Wakacje to czas odpoczynku, ładowania akumulatorów. Urzędnicy nadzorujący wykonywanie gminnych inwestycji jednak wakacji, bo na terenie gminy Polkowice cały czas coś się dzieje. Nie tak dawno otwarto plac zabaw dla osób starszych na terenie zielonym pomiędzy ulicami Górników i Lipową. A ostatnio w Tarnówku na terenie rekreacyjnym oddziału przedszkola miejskiego nr 5 oddano do użytku wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią ze sztuczną trawą, nowe ogrodzenie, ekran akustyczny. Zakończyliśmy zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy oddziale przedszkola nr 5 w Tarnówku. Prace rozpoczęły się już tamtego roku w październiku. Odbiory mieliśmy teraz w lipcu. Co tam zostało zrobione? Przebudowaliśmy jakby całe tereny rekreacyjne. Przebudowaliśmy boisko sportowe, wybudowaliśmy boisko wielofunkcyjne ze sztucznej trawy. Przebudowaliśmy również teren rekreacyjny. Mam tutaj na myśli całkowicie nowy plac zabaw z kilkunastoma zabawkami, ciągi pieszojezdne. Nasadziliśmy kilkanaście drzew i kilkaset krzewów, a cały żeśmy ogrodzili ekranem akustycznym oddzielającym od drogi powiatowej, która biegnie w stronę Rudnej. Całkowita wartość prac wykonywanych w Tarnówku to blisko 900 tysięcy złotych. Inwestycja była realizowana od listopada ubiegłego roku. Całość udało się zakończyć w czerwcu, a od lipca z nowych urządzeń znajdujących się w tym miejscu mogą korzystać dzieci z Tarnówka. Inwestycja w Tarnówku została zakończona, ale w najbliższym czasie w obszarze inwestycyjnym jest sporo planów do zrealizowania. Plany są duże w związku z otwarciem nowego programowania z pieniędzy unijnych i w tym roku przygotowujemy kilka dokumentacji do złożenia do Urzędu Wojewódzkiego celem otrzymania dotacji. Obecnie skończyłem przegląd miasta, jeżeli chodzi o zabudowania i chodniki, tereny i tutaj już pewne poprawki robimy, jeżeli chodzi o małą architekturę. Teraz jesteśmy na etapie wyznaczania ścieżek rowerowych na terenie Polkowic, gdzie też będziemy starać się o pieniądze unijne. No i oczywiście takie kilka sztandarowych inwestycji, jak budowa budynków socjalnych, noclegowni, monitoringu całej sieci światłowodowej, no to najbliższe, że tak powiem, inwestycje, które nas czekają.